Teatrze Imka 16 kwietnia odbyła się premiera spektaklu Wypiór z Magdaleną Boczarską i Mateuszem Banasiukiem w rolach głównych. Spektakl wyreżyserował Paweł Świątek, a w obsadzie znaleźli się również Oskar Hamerski i Monika Janik-Hussakowska. Zobaczcie zdjęcia z premiery, spis treści, o czym jest spektakl, Wypiór, Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk, różnica wieku. Boczarska i Banasiuk nie chcieli razem grać, o czym jest spektakl, Wypiór, Wypiór, opowiada o perypetiach dwojga 30-latków z wielkiego miasta, których życie i związek przeżywają poważny kryzys. Niespodziewanie stają przed wyzwaniem, które wywraca ich świat do góry nogami. Jedną z kluczowych ról odgrywa postać przeistoczonego w wampira Adama Mickiewicza, co nadaje spektaklowi surrealistyczny wymiar. Zaskakujący zwrot akcji z udziałem Mickiewicza, ikony polskiej literatury, wprowadza elementy fantastyczne i poetyckie, które tworzą unikalne połączenie z realistyczną opowieścią o relacjach międzyludzkich. Jak zapewniają twórcy, Wypiór to spektakl, który bawi, zaskakuje i skłania do refleksji. Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk, różnica wieku, Magdalena Boczarska i 7 lat młodszy Mateusz Banasiuk, aktorska para w życiu, tym razem spotkała się również na teatralnej scenie. Bardzo się cieszę, że po 10 latach trafiliśmy wreszcie po raz pierwszy razem na deski teatru i to w projekcie, który jest artystycznie bardzo ważny i ciekawy. To była taka okazja, że żadne z nas nie wyobrażało sobie odmówić. Dostaliśmy inspirującą propozycję udziału w sztuce Wypiór Grzegorza Uzdańskiego. Ten tekst jest napisany 13-zgłoskowcem z zachowaną średniówką i był nominowany do paszportów polityki, opowiadała o spektaklu na antenie TVN Magdalena Boczarska. Pierwszy raz dostaliśmy tak ciekawy spektakl do zagrania. Współczesny, wspaniały, dowcipny tekst. Wielkie wyzwanie. Dodatkowo para, która przechodzi niemoc twórczą, wampir, który mieszka w szafie i wysysa z nich tę energię, a do tego jeszcze kotka, która między nami chodzi i próbuje się do nas dobrać. To połączenie sztuki i humoru, która bardzo lubię, dodawał w tej samej rozmowie Mateusz Banasiuk. Boczarska i Banasiuk nie chcieli razem grać, aktorski team przez lata konsekwentnie odmawiał wspólnych projektów, przełomem był film Rożyczka 2. Teraz zdecydowali się też zagrać razem w te, Olga Bołądź i Jakub Chruścikowski, Małgorzata Kidawa-Błońska i Jan Kidawa-Błoński. Tomasz Karolak, Iwona Węgrowska.